wzmacnianie tego solidnego frontlane'u, sprawą charge, sprawą leczenia i to finalnie zostanie zlokowane. Thunderflash zaprezentowało nam sztukę, której nie widzieliśmy bardzo długi czas, a matchup to jedno, to jak go zagrasz to drugie, to że masz możliwość dive'u to jedno, to jak on wyjdzie to drugie. Tu oklep teraz, na pewno ta wymiana była przegrana 1 na 1, natomiast pojawia się Centerus. Haster dysponuje błyskiem, natomiast nie wiem czy jest sposobność, aby go tutaj użyć, aby uratować swoje życie. To za kamień wkłada stuna, wyrzuca Hastera od jego własnej wieży, tam do minus został dograny, a natomiast również może to być niewystarczająco. Błysk zostawiony specjalnie na tę sytuację, czy będzie potrzeba, aby go zainwestować? No bynajmniej nie, żeby uciekać! Agresywny flash do przodu i Haster wraz ze swoim dżunglerem obracają tę sytuację. Bardzo dziwne zagranie ze strony Lotus Gaming, dlatego że teraz nie ma wave'a, aby z nim skutecznie podejść do oblężenia. To będzie tylko i wyłącznie uderzenie Heralda, żeby zgarnąć troszkę złota, ale może się to odbić kawką. Nemesis na plecach wchodzi, jest tutaj zrutowany, a cała praktycznie trójka. No i oni muszą tu upaść. Zostaje tylko Centerus przy życiu. No sypią się, po prostu no nie wyszło to. Był portal, to byłoby dużo bezpieczniejsze przejście niż tak po prostu wracać na środkową aleję. Tutaj twój midlaner cię nie obroni. Tank na topie, chociaż terror mocno się rozpędził, wycofał praktycznie pod samą wieżę, ale no, chyba by nic nie dało to. Raczej nie, kolejne zabójstwo dla Hastera. Lepiej, Thunderflash zabezpieczyło sobie early game, mają dobrze ustawiony mid game. No i bardzo dobry late game, mają te postacie, które są bardzo dobre, tak samo jak bardzo dobre teraz było puszczone ultimate od Serafinki, ale ona lewo to tam przeżyła i jeszcze żyje, teraz Antonion walczy z Dancerem, no jest tutaj za nim pogoń odpuść. Dobrym rozwiązaniem, skoro Arajzie mowa. Arajs jest tutaj w walce, ale on raczej upadnie, jest zarzucona teleportacja od Hastera, on złapany, odpalony ultimate, on jeszcze tutaj walczy, również Wako teleportował, no i Haster nam tutaj upadnie, ale jeszcze znalazł Dancera w międzyczasie. Tutaj na argumenty w postaci Gnara, Niko, dobrze wystawiony teamfight może wykluczyć totalnie możliwości skalowania jakie ma Arajs, albo możliwości wspierania drużyny jakie ma Traffy, ten nie był w stanie utrzymać siebie przy życiu, bardzo silny, dalej można z nim szukać walk drużynowych, ale ten duet na środku może mieć gigantyczne problemy. Trafi! Przytankował cały Kaling! Na Arajzie to jest coś, co niejednokrotnie było szybko niemu banowane, co oznacza, że jest dość spory respekt. Terror w tym momencie, wejście agresywne z błyskiem, ale to się nie udało. Nie udało się, terror teraz wyeliminowany. Użyty jeszcze ultimate od Senny i Vasco z podrzuceniem poczwórnym. Upada nam jeszcze w międzyczasie Haster, upada nam również Vasco. No i mamy 2 za 1. Nikt nie dorzucił nawet hitka, tak. Więc... Natomiast Trafi po raz kolejny malutki Kaling przyjęty wprost na klatę. Nie powinna mieć miejsca teraz, wymuszona teleportacja, pojawia się rotacja, próba zamknięcia, Lotus Gaming, bicie barona Ashora, po Blossom nie trafione, ale czy uda się z tego uciec? Vasco mocno obijany, jeszcze teraz Centerus, gdzieś tam złapany Antoniu, również od boku uderzał, upada nam Centerus. Jeszcze Bless gdzieś tam próbuje wejść, on ma sporą ilość obrażeń, on nie chce się tutaj zatrzymać. Daleko. A niewiele zabrakło, by je... Grupuje, Haster odpala swoją super umiejętność i będzie czekał na tę walkę. Udało mu się teraz wskoczyć i będzie próbował zestilować, ale to się nie udaje. Stantarus dobrze przytomnie, Haster z odpalonym gargoniem, teraz dużo się tam trzyma, upada w międzyczasie nam Dancer, upada nam również Haster, upada nam również Sendor. Trafi również upada, teraz Terror, jeszcze gdzieś tutaj się trzyma Antonio na ostatkach sił, ale upada. Vasco również z podrzuceniem jeszcze znajduje, no i Bless teraz tutaj walczy, no i zakończyła się brutalna walka, jeszcze Nemesis gdzieś coś próbował. To jest inwestowane, siedzą w tym momencie na dolnej alei z uporem maniaka, a Szwedzki wyrzuca kolejną super umiejętność, aż Vasco próbuje po raz kolejny, czy jest follow-up, czy są obrażenia tym razem, Serafin jest już martwa, Fecki walczy na południowym froncie, ten Lucian wydawać by się mogło, że jest nie do pokonania, zbyt dużo mobilność, zbyt dużo obrażeń, zbyt ciężko jest się z nim rozprawić. Ingerencji w formację przeciwników, chociaż może teraz terror łapany, bispłużony, zauroczona cała trójka, no i rozpętają się, Haster mocno obija, tam Centerus również, Antonio z pierwszym zabójstwem, Haster próbuje gonić, Bless również zabija, no i muszą uciekać tutaj zawodnicy Lotus Gaming. Go barona, teraz tam Bless terrorem, terror mocno obijany, ale jeszcze walczy Bless, czy uda mu się zabić terrora? Bless jednak lepszy się okazał. Pełny zestaw przedmiotów. Mówiliśmy, że Lucian jest bardzo dobry w midgame'ie, we wczesnym lejcie. Popatrzmy, jak sobie poradzi teraz, kiedy siedzi dosłownie na full buildzie. No ta fala trochę na wiwat, mam wrażenie, że wyrzucona i bez tej super umiejętności Lotus Gaming będzie musiał stawić czoła rywalom. Fecki zauroczony, mocno obity, ogłuszony, skasowany. Mocno obijany również Centerus, no i gdzieś jest tutaj próba pójścia za ciosem, wzięta tier 2 na midzie, rozpędzone nam tutaj Thunderflash i zobaczymy, czy uda im się gdzieś to próbować mu domykać. Wzięta tier 3, wzięty inhibitor, no i czy pójdą dalej, mają wave'y, mają możliwości, mają błogosławieństwo barona, mogą próbować. Musi tutaj formacja Lotus Gaming coś prosić. Vasco zbyt wczesnym ultimatem. Upadają nam wieże nexusowe. Sypie się formacja Lotus Gaming. No i w ten sposób po 41 minutach zmagań, wyrównanej walki kończymy tą mapę